Witaj bardzo serdecznie. Tutaj Agnieszka Morawiecka z gabinetu Desprendete. Pomagam mamom ogarnąć chaos emocjonalny związany z macierzyństwem i wszystkimi jego wyzwaniami. Dzisiaj chcę opowiedzieć o emocjach, o tym, no właśnie, o emocjach dziecka. Ale to wideo nagrywam no, dzisiaj, to znaczy jeżeli ty jutro to otrzymasz w mailu, no to wiesz kiedy. Natomiast jeżeli ktoś to będzie kiedyś tam oglądał, to chcę powiedzieć, że nagrywam to wideo w 2020 roku. Ja mieszkam w Hiszpanii i tutaj panuje koronawirus. Dzieci muszą, znaczy wszyscy musimy chodzić w maseczkach i dzieci do szkoły chodzą w maseczkach. Zdarzyła mi się taka rzecz, ponieważ zaatakowało mnie pewne dziecko. Nie zaatakowało mnie tam, zaatakowało mnie słownie, można powiedzieć też emocjonalnie. No i jak się na pewno domyślasz, nie chodziło tu o sikanie w bramie, tylko chodziło o to, że ja nie noszę maseczki, a akurat to dziecko miało takie szczęście, że mnie zobaczyło, jak ja już miałam maseczkę tutaj. I ja to dziecko znam jego rodziców. Z tym dzieckiem w zasadzie nie rozmawiałam nigdy, ale znamy się. Tam chyba mi powiedział kilka razy cześć, ale nie jestem pewna. Ale znam jego rodziców i to dziecko zaczęło na mnie krzyczeć, że ja nie mam, że ja muszę sobie założyć maseczkę i tak dalej. Ja powiedziałam, że nie, że ja akurat nie muszę. I nawet, znaczy może nie, ja chyba nawet mu nie powiedziałam, że ja nie muszę, tylko miałam taką intencję, żeby powiedzieć, uspokoić, nie, bo ja nawet nie wiedziałam, że trzeba to dziecko uspokoić, tylko miałam taką intencję może powiedzenia i tak dalej, wyjaśnienia sytuacji. Natomiast to dziecko zaczęło na mnie krzyczeć. I zaczęło krzyczeć w taki sposób bardzo historyczny. I gdybym nie znała rodziców tego dziecka, to może bym sobie pomyślała, o Boże, co za to się tam dzieje. Matka histeryczka i ten. I ojciec być może też. Natomiast prawda jest taka, że to są rodzice bardzo, bardzo spokojni, którzy no właśnie nie wpadają w takie histerie. Bardzo tacy stabilni emocjonalnie, bardzo tacy fajni ludzie, nie? I po prostu zszokowało mnie takie histeryczne reagowanie na moją maskę. Na mój właściwie brak maski. No ale wiecie, to jeszcze jakoś by tam mi przeszło. Natomiast jestem teraz, miałam kilka sesji, teraz będę miała następne sesje z paniami, które się zwróciły do mnie o pomoc, ponieważ dzieci nie radzą sobie z sytuacją, nie radzą sobie z emocjami. Nie radzą sobie i właśnie, i tutaj dochodzimy do sedna. Mamy całą tą sytuację tego koronawirusa. Jest to sytuacja bardzo lękowa. Jesteśmy bombardowani z wszystkich stron wiadomościami strachu. Strachu, lęku, po prostu beznadziejności. Nie dość, że ludzie umierają, że będą umierać, że jest tylu zakażonych, że ci zakażeni to też umiera, że szpitale nie dają rady itd., itd. Po czym dochodzą wiadomości, że będzie kryzys ekonomiczny, że ludzie będą tracić pracę, że będzie. Jesteśmy nakręcani. My, jako dorośli, zaczynamy żyć w takim napięciu. I to jest napięcie, które bardzo często po prostu sobie nawet nie zdajemy z tego sprawy, ponieważ jest to coś, co tak jest wsączane w nasze życie, sączy się w nasze życie, w naszą podświadomość, w nasz umysł. Ten lęk tak nas powolusiu zalewa i my się tak powolusiu, bo właśnie wszystkie nasze zmiany, jakie robimy, muszą być wolne i wtedy nasz mózg przyjmuje je jako ok. Jeżeli to jest wolniutkie, jest to dobrze zmotywowane, to nasz mózg przyjmuje to jako dobre i się temu poddaje. W związku z czym
my jakby zaczynamy żyć właśnie w takim napięciu, w takim lęku. Z tego nawet, ja bym powiedziała, że bardzo dużo osób żyje nawet z taką frustracją jakby wewnętrzną. Ale dobra, zostawmy takie napięcie emocjonalne, nawet fizyczne, to już zaczyna być napięcie, ponieważ fizjoterapeuci mówią, że bardzo dużo osób teraz z napięciami fizycznymi, mięśniowymi się zgłasza, ale to jest wszystko na bazie takiego napięcia emocjonalnego. I teraz my żyjemy w tym napięciu emocjonalnym. My jesteśmy jako dorośli do tego mniej więcej przyzwyczajeni, potrafimy to sobie wytłumaczyć, zracjonalizować i jest ok. Natomiast problem jest z dziećmi, które po pierwsze nie racjonalizują sobie tego, ponieważ nie wyobrażają sobie tego, a życie w ciągłym napięciu dla dziecka, czyli wysokich poziomach kortyzolu jest po prostu niebezpieczne. Tam odłącza mózg, nie pozwala temu mózgowi, żeby on się dobrze rozwijał i tak dalej, i tak dalej. I dzieci sobie nie radzą z tym napięciem. A do tego ja zawsze mówię i po prostu tak jest. Dzieci ciągną nasze emocje. Czyli jeżeli ja jako mama jestem napięta, jestem w lęku, jestem jakaś taka właśnie napięta, lękowa, no to moje dziecko będzie też czuło ten lęk i jeżeli będą jeszcze jakieś do tego sygnały zewnętrzne, które mówią o napięciu, o niebezpieczeństwie, o tym, że jest źle, niedobrze i w ogóle beznadziejnie, no to to dziecko sobie nie potrafi tego wytłumaczyć. Nie potrafi sobie wytłumaczyć, że to jest sprawa na przykład, która przejdzie, którą no, trzeba przeżyć, która no, kiedyś minie, która no, coś tam, że my możemy na to wpłynąć. Natomiast dzieci nie mają takiej mocy, takiej siły, w ogóle no, nie wiedzą, co się dzieje. W związku z czym ja Ciebie zapraszam jako mamę czy rodzica swojego dziecka, jeżeli Twoje dziecko zaczyna być jakieś takie poirytowane, zaczynasz widzieć, że na przykład dziecko kontroluje, ale tutaj już nie chodzi o samego COVID-a, nie? Bo tutaj to jest przykład, ale ja wiem, że to jest coś, co istnieje. Więc jeżeli widzisz, że na przykład twoje dziecko łatwo się irytuje, jeżeli twoje dziecko chce mieć rzeczy pod kontrolą, to są dzieci, które po prostu nie kontrolują, nie kontrolują, nie mają wpływu, nie wiedzą, jak sobie radzić ze swoimi emocjami. Bo jeżeli ja kontroluję, ja mam wszystko jakby, no właśnie pod kontrolą, jakby wiem, co się dzieje, to ja wtedy czuję się bezpieczna i spokojna, i wtedy mam jakieś takie wrażenie, że na coś mam wpływ. Dobra? I właśnie tutaj o to chodzi. Dlatego warto zobaczyć, dlaczego taka osoba nie ma wpływu, nie widzi, że ma wpływ. I ja, jeżeli widzisz, że twoje dziecko właśnie kontroluje rzeczy, że jest jakieś właśnie takie podirytowane, że się złości, że nagle tak wpada, że jest wszystko ok, ale jak na przykład coś mu tam powiesz i szczela. Chodzi o to, żeby najpierw się przyjrzeć swoim emocjom i zobaczyć, ile w tobie jest napięcia, a potem zobaczyć, przyjrzeć się temu napięciu z dzieckiem. No ja zawsze zapraszam na integrację emocjonalną, po prostu moim zdaniem to jest no, cudowne, natomiast i bardzo uzdrawiające, uleczające i odciążające. Natomiast ty w domu, to co możesz zrobić, to jest wrócić do ciała, zobaczyć, co się dzieje z twoim ciałem. Przyjechać z takim skanem swoje ciało i zobaczyć, ile tam jest napięcia i postarać się je rozluźnić. I to samo zrobić z dzieckiem. I też porozmawiać o jego lękach. I tutaj znowu podkreślam to. My jako rodzice bardzo często, to nie jest nawet, że jako rodzice, my po prostu w rozmowach tak robimy z innymi. Pocieszamy, udzielamy rad, krytykujemy. No, po prostu robimy mnóstwo rzeczy, a nie zajmujemy się problemem. Czyli jeżeli dziecko ci mówi, że się boi, to znaczy, że się boi.
A to nie znaczy, że jest, aj, bo ty jesteś już taki duży, to nie powinieneś się bać. Albo tu nie ma po co się bać, albo coś tam. Nie. Dziecko się boi. Dziecko coś chce i zaopiekuj się tym. Zobacz to. Zobacz, co się z tym dzieje. Dlaczego się boi? Co to jest za strach? Jak on wygląda? Może jaki ma kolor? Czy on ma jakąś formę? Właśnie jak wygląda? Czy ma jakąś formę? Ale jak ta forma wygląda? Czy to jest puchate? Czy to jest twarde? Czy to jest kamień? Czy to ma kolce? Co się dzieje z tym? Przyjrzyj się to. Zaproś dziecko do rozmowy. Albo nawet nie. Ty wejdź w rozmowę z dzieckiem. Bo bardzo często jest tak, że dzieci właśnie nas zapraszają do rozmowy, mówią: Mamo, ja się boję. A prawda jest taka, że to my unikamy wejścia w rozmowę, wejścia w relacje. I dlatego bardzo serdecznie zapraszam do wejścia w relacje, do zobaczenia, słuchaj, no co się z tobą dzieje, nie? I zaopiekowania się tym, bo to nie jest tak, że teraz dziecko się boi i jak ty mu poświęcisz czas i uwagę, to ono się będzie bardziej bało. Nie, ono się po prostu poczuje ważne. Poczuje, że to, co się z nim dzieje, jest ważne. To znaczy tak, wszystkie nasze emocje, jeżeli byłaś na integracjach emocjonalnych, to wiesz, że jeżeli dajemy uwagę naszym emocjom, nawet jeżeli one są straszne, jeżeli są wstrętne, jeżeli no po prostu są nieludzkie, jak na przykład nienawidzę mojej mamy, no przecież to jest no, nieludzkie, jak tak, nie? No. I zauważasz, że jeżeli dajesz temu uwagę, jeżeli zaczynasz po prostu to obserwować i widzieć, no rzeczywiście nienawidzę swojej mamy, czy to są tam różne inne rzeczy. Jeżeli ty to zauważasz, pozwolisz sobie to zauważyć, to znika. To samo jest ze strachem i z różnymi takimi no, lękami czy trudnymi sytuacjami, emocjami dzieci. Jeżeli my zaczniemy z nimi na ten temat rozmawiać, jeżeli my zaczniemy zauważać te emocje, to wtedy to dziecko po prostu będzie czuło się, że to jest zauważone, że jest ważne, że to, co się z nim dzieje, jest ważne i jest okej. I zobaczysz, że strach, lęk, napięcie będzie spadać. No i to jest tyle chyba. Raczej tak. Słuchajcie, dziękuję bardzo za wysłuchanie, za wytrwanie do końca. Jeżeli masz ochotę pracować ze mną, zapraszam Cię na moją stronę www.desprendete.es. Tam możesz się umówić na rozmowę ze mną, czy możemy jakoś ustalić razem współpracę i zobacz, w czym mogę Ci pomóc, czy w ogóle masz ochotę, żebym Ci pomogła. Powodzenia, buziaki, owocnych zmian, owocnych obserwacji.